Ksiądz Jarosław Staniszewski, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się bardzo, że mogę z wami iść. Ja nazywam się Jarek Staniszewski, jestem duszpasterzem młodzieży, ale też w naszej decyzji koordynatorem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Dlatego no jestem z wami, żeby też troszeczkę tak powiedzieć o tym, co się będzie działo, a tak prawdę mówiąc, co się już dzieje. I też zaprosić was do pewnych inicjatyw. Wiecie, Światowe Dni Młodzieży to takie bardzo niesamowite wydarzenie, które prawdę mówiąc nie jest celem samym sobie. Ono jest takim pewnym etapem na drodze wiary dla młodego człowieka. I taki był też zamysł papieża Jana Pawła II, kiedy w 1985 roku na opłatku wigilijnym powiedział kardynałom, że chcę, żeby raz w roku młodzi ludzie spotykali się na Światowych Dniach Młodzieży. Tak naprawdę mówiąc, Światowe Dni Młodzieży nie odbywają się co 4 lata, ale co roku one się odbywają. Odbywają się w każdą niedzielę palmową, również w naszej diecezji, gdzie w rejonach spotykamy się, aby razem przeżywać właśnie młodość Kościoła. Powiem wam, że od tego 1985 roku już prawie 30 razy młodzi spotykali się, aby też pokazać, że Kościół jest młody. Bo ideą Światowych Dni Młodzieży jest to, żeby też pokazać, że Kościół ma swoją młodość, ma swój temperament, ma swój entuzjazm. Też żeby młodych ludzi bardzo mocno też im włączyć do tej radości wspólnoty. Młody człowiek potrzebuje właśnie doświadczenia wspólnoty. Potrzebuje doświadczenia spotkania, potrzebuje doświadczenia wspólnej modlitwy. Światowe Dni Młodzieży właśnie też tak bardzo mocno w tym kierunku idą. Młodzi mogli się razem modlić, a też razem się cieszyć, radować, dlatego modlitwa jest to jedynym takim wymiarem Światowych Dni Młodzieży. Również jest tak zwany festiwal młodych, gdzie młodzi po prostu się razem cieszą i tak pięknie wydają się wiarę. Wiecie, że ostatnie Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Rio. No właśnie. A tak prawdę mówiąc, to ostatnie Światowe Dni Młodzieży odbyły się w niedzielę palmową. U nas to Polus wręcz. I następne Światowe Dni Młodzieży będą... No właśnie, też u nas, w naszej diecezji. Następną niedzielę palmową. Natomiast takie duże Światowe Dni Młodzieży, duże takie, na które rzeczywiście przyjeżdża młodzież z całego świata, będą od 25 do 29 lipca 2016 roku w Krakowie. Wiecie, mamy taką szansę, że wchodzi w ten rekord. Chodzi o to, że na takie dużo młodych ludzi. Rekord należy do, jak ja pamiętam, do Filipii, gdzie na czuwaniu z papieżem zgromadziło się w Manili, słuchajcie, 4 miliony młodych ludzi. 4 miliony młodych ludzi. Rok temu w Rio de Janeiro na Copacabana, na plaży Copacabana, słuchajcie, czuwało z papieżem 3,5 miliona młodych ludzi. 3,5 miliona młodych ludzi. Natomiast mówię, że Kraków ma szansę, żeby pobić ten rekord, dlatego, że jest bardzo blisko wschodniej granicy. A coraz więcej młodych ludzi ze wschodu, z krajów Europy, my tego doświadczamy w czasie spotkań, na przykład europejskich spotkań młodych ETZ, gdzie słuchajcie, na ostatnim takim spotkaniu w Strasburgu czwartą grupą narodowościową pod względem miłości byli Białorusi. A teraz po nich na piątym miejscu byli Ukraińcy. I dlatego wiemy, że do Krakowa też na pewno przyjedzie dużo młodych ludzi ze wschodu.
nie, mamy szansę pobić siedem elektrów. Nie wiem, jak sobie Kaczmarek z tym poradzi, ale to już martwię, nie? Natomiast my chcemy też do tego wydarzenia się przygotować. I prawdę mówiąc, przygotowania do świadków i młodzieży w Krakowie już trwają. Jest taki 3-letni program przygotowań, duchowych przygotowań, do których zaprosiło nas Krajowe też Pasterstwo Młodzieży. Nawet został opracowany specjalny program do pracy w parafiach, zatytułowany Czas ze Słowem na pierwszy rok przygotowań. I ten program można ściągnąć też ze strony, oficjalnej strony Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży KDM. Ważne jest, żeby wpisać to ORG, bo ja się nie wpiszę, to wyskoczy klub dobrej muzyki, to fajna strona, ale chodzi o Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży. Tam są materiały do tego, aby przygotować piękne spotkania, przynajmniej raz w miesiącu dla młodzieży, również z nabożeństwem dla parafii. Na tej stronie są również wielu prezentacji, które po prostu komentują niedzielną Ewangelię, dzielą się Słowem Bogiem. Zachęcam, żebyście po powrocie z tych wszystkich zajrzenia po stronę kdm.org.pl. Nie musimy zachęcić do tego, aby no, w parafiach takie spotkania się odbywały. Wiem, że w wielu parafiach one już się dzieją. Byłem dwa dni temu w Grupie Strzeleckiej, w Górce Niebieskiej i oni mi się pochwalili, że co tydzień się spotykają i właśnie rozważają właśnie te materiały związane z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży, że robią też nabożeństwa. Chcielibyśmy, żeby te przygotowania objęły jak najwięcej parafii. Jeżeli to niemożliwe w parafiach, to w dekanatach, aby dekanaty mogły też zapraszać młodzież do jakichś większych miejscowości na takie spotkania. Dlatego tak bardzo potrzebni nam są liderzy Światowych Dni Młodzieży. Przed ostatnimi Światowymi Dniami młodych ludzi na takie kolekcje. Młodzi ludzie, którzy chcieli być liderami wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Z 70 parafii przyjechało, słuchajcie, 148 młodych ludzi. I mieliśmy naprawdę na to tylko 2 dni, ale przeżyliśmy niesamowite doświadczenie też działania Ducha Świętego, który tak dosłownie zapalił w nas taką niesamowitą iskrę gorliwości, entuzjazmu. I ta siła i moc Ducha, no, ona jest obecna cały czas w tych młodych ludziach, którzy w swoich parafiach próbują propagować właśnie Światowe Dni Młodzieży, rozpowszechniać świadomość tego, czym są Światowe Dni Młodzieży. Ale 148 ludzi też za mało, dlatego ten przyrząd Waszej grupy, aby Was zaprosić do liderowania wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. Ciągle potrzebujemy liderów. I we wrześniu rozpoczynamy nowy nabór. Liderem może zostać każdy młody człowiek od 16 roku życia do 25 roku życia. Zadanie lidera jest to, aby próbować właśnie w swoich parafiach albo w dekanatach zachęcać młodych ludzi do wolontariatu. Do wolontariatu, bo też potrzebujemy tych Światowych Dni Młodzieży może zostać każdy młody człowiek od 13 roku. Są od gimnazjalnej do... Ważne, żeby czuł się młody ludzi. I dlatego zadaniem liderów jest w jakiś sposób zadanie też i gromadzenie wolontariuszy w swoich parafiach. Do minorista, czyli do tego, do młodych ludzi, do młodych. Dlatego zachęcam serdecznie do tego, żeby wejść też na naszą stronę, oficjalną stronę, diecezjalną naszą stronę Światowych Dni Młodzieży, stronę bota.pl, gdzie jutro września będzie można się zalogować i zgłosić swoją chęć bycia Światowych Dni Młodzieży. Liderem wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Czy ktoś z Was chciałby się zaangażować w to dzieło? Serdecznie i gorąco zapraszamy razem z księdzem Łukaszem Kniesiem, który jest też drugim koordynatorem Światowych Dni Młodzieży, jeśli tak, to już trzeba nas. Chcemy też przygotować się do bardzo ważnego wydarzenia, które będzie obecne w naszej decyzji. Bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z
tego, czy wiecie o tym w ogóle, że tak naprawdę świadectwi składają się, świadectwa tej młodzieży składają się do takich dwóch człowiek. Ten główny sąd to są właśnie na kobietę najbliższe, ale one są stworzone tak zwanym tygodniem misyjnym albo tygodniem diecezja. Młodzież, która przyjeżdża do Krakowa, zanim dotrze do Krakowa, na 5 dni wybiera sobie diecezję, jedną z polskich diecezji, uczestniczy w tak zwanych dniach misyjnych. Z parafiami, razem z młodzieżą z parafii, uczestniczy w takim specjalnym programie. I dlatego potrzebujemy młodych ludzi wolontariuszy, aby na ten czas stali się gospodarzami właśnie w swoich parafiach właśnie tego tygodnia misyjnego. Ja wam już powiem, że zaprosiliśmy do naszej decyzji 6 tysięcy młodych ludzi z całego świata. I w tej chwili już tak bardzo mocno interesują się naszą decyzją młodzi Francuzi z Lyonu, z decyzji Lyon. Nawet 28 lipca do Opola przyjedzie kardynał Francji, prymas Francji, kardynał Lyonu z 28-osobową grupą młodych ludzi, aby przygotować pewne już wstępne takie ustalenia, jak moglibyśmy przyjąć właśnie decyzję polskiej tych półtora tysiąca Francuzów. Ale też do naszej decyzji chcą przyjechać młodzi Austriacy z decyzji Innsbruck, bo tam pracują nasi księża. Również młodzi Amerykanie z Teksasu, bo tam też mamy naszych misjonarzy. Biskup bardzo serdecznie zaprosił też do na tydzień misyjny młodych ze wszystkich krajów, gdzie są obecni nasi misjonarze, więc z Togo w Afryce, z Peru i Boliwii w Ameryce Południowej. Liczymy na to, że na pewno tych 6 tysięcy młodych ludzi u nas będzie. Bardzo chcą przyjechać do naszej diecezji też młodzi Brazylijczycy z diecezji Niterói, która gościła też naszych uczestników z naszej diecezji, młodych uczestników właśnie na Światowych Dniach w Rio de Janeiro. Młodzi Brazylijczycy tak bardzo pięknie przyjęli naszych około 100 pielgrzymów, którzy byli. I oni również chcą teraz przyjechać do naszej decyzji. A więc właśnie mamy mamy już taką bardzo konkretną liczbę młodych, którzy będziemy gościć. Potrzebujemy przynajmniej 100 parafii, które przyjmą tych młodych ludzi. 100 parafii, które przyjmą przynajmniej jeden autobus młodych ludzi, około 50, 60 właśnie młodych z całego świata. Dlatego mówię, bardzo potrzebujemy wolontariuszy, potrzebujemy liderów, potrzebujemy młodych ludzi, którzy koło Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji już się zaangażują. I również, którzy zaangażują się w takie specjalne projekty związane właśnie ze Światowymi Dniami Młodzieży. Bo przecież są też takie projekty, które mają w jakiś sposób raz budzić właśnie świadomość tego, czym są Światowe Dni Młodzieży, ale też i konkretnie iść w stronę pogłębienia swojego doświadczenia wiary. Jeden z takich projektów obecnym bardzo mocno na naszym, właśnie tutaj w naszej pielgrzymce jest projekt Bilet dla Brata, gdzie młodzi ludzie angażują się właśnie w pomoc dla swoich rówieśników ze wschodu. Pomoc bezpośrednią, bo finansową, aby mogli przyjechać tutaj do Polski. I zbierają po prostu pieniądze, sprzedają różne gadżety, różne płyty, materiały wideo, plakietki z logo czy z treściami związanymi ze Światowymi Dniami Młodzieży. Można tych młodych ludzi spotkać, szczególnie dzisiaj, bo oni dzisiaj mają dzień koszulki. Nasi liderzy dzisiaj założyli na ten dzień swoje właśnie koszulki charakterystyczne właśnie dla projektu decyzjalnego POTAFE, czy Dodaj Wiary, to jest takie słowo związane właśnie ze Światowymi Dniami Młodzieży w Brazylii, POTAFE, po hiszpańsku Dodaj Wiary. To może dla księdza Jarka specjalnie. POTAFE, Dodaj Wiary! POTAFE, Dodaj Wiary! POTAFE, Dodaj Wiary!
Może ja już skończę, co? No nie, no wy wszystko wiecie. Ale dzisiaj mamy właśnie dzień koszulki i tych naszych liderów będzie można właśnie zobaczyć w tych koszulkach ich liderowych białoruskich z żółtym właśnie plusem albo krzyżem i napisem BKP. To jest właśnie takie logo naszego diecezjalnego programu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Aleluja! Ale fajnie. Młodzi są również zaangażowani w drugi program, który nazywa się Być to więcej niż mieć, B większy od L. To jest program, którego głównym koordynatorem naszej decyzji jest ksiądz Łukasz Knosala, właśnie z parafii Przemienia Pańskiego. I ten program bardzo mocno nawiązuje do nauczania papieża, do jego orędzia do młodych, związanego właśnie ze Światowymi Dniami Młodzieży. Też was zachęcam, żebyście sobie to orędzie znaleźli w internecie, przeczytali. Jego takim głównym rysem nauczania papieża Franciszka są ludzie ubodzy. Nie tylko ci ubodzy materialnie, ale również ci ubodzy w wiarę, ubodzy gdzieś tam na sercu, bo niedoświadczający może pełni miłości. Właśnie i ten program służy temu, aby gdzieś tam też iść w stronę świadectwa, bardzo konkretnego świadectwa wobec rówieśników, którzy mają problemy z tym, aby otworzyć się na łaskę Bożą, aby odnaleźć się w rzeczywistości wiary. Dużo takich młodych ludzi jest, którzy deklarują się jako agnostycy, jako ateiści. Dzisiaj to się staje takie po prostu modne, jak kiedyś w czasie jednej z rozmów usłyszałem z ust młodego człowieka takie słowa, że dzisiaj Kościół jest niemodny. No właśnie, jest jakieś ubóstwo doświadczenia wiary, ubóstwo przeżycia jakiegoś głębokiego doświadczenia, spotkania z człowiekiem czy ze świadkiem. Ten program ma właśnie takiemu bardzo konkretnemu, ten program służy podkreśleniu tego, jak ważne jest świadectwo. W bardzo konkretny sposób chcemy pomóc też w naszych środowiskach właśnie związanych ze szkołami czy środowiskami rówieśniczymi, no, młodym ludziom troszeczkę jakby zobaczyć inaczej bliskie wiary. Ja was zapraszam do tych projektów, ale tak jak powiedziałem, też serdecznie was zapraszam do tego, żebyście nie bali się zostać wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży, a nawet liderami. Tak jak powiedziałem, potrzebujemy bardzo mocno liderów. Potrzebujemy młodych ludzi nie tylko po to, aby przyjąć tych 6 tysięcy młodzieży z całego świata w tygodniu misyjnym, ale po to, żeby przede wszystkim gdzieś też może właśnie w ten sposób ożywić duszpasterstwo młodzieży w naszych parafiach. Jako duszpasterze młodzieży widzimy Światowe Dni Młodzieży jako konkretną, bardzo taką też mocną, silną okazję do tego, żeby obudzić właśnie duszpasterstwo młodzieży w naszych parafiach. A tak jak powiedziałem, Światowe Dni Młodzieży nie są celem samym w sobie. One są pewną możliwością, są pewnym etapem na drodze wiary dla młodego człowieka, aby zbliżać się do Jezusa, aby zbliżać się do Ewangelii, aby zbliżać się do jakiegoś takiego naprawdę autentycznego, głębokiego doświadczenia wiary. Tego dzisiaj bardzo mocno potrzeba młodemu człowiekowi. Głębokiego, pięknego doświadczenia wiary. Nie tylko związanego z tradycją, nie tylko związanego z przyzwyczajeniem czy z powinnością, przede wszystkim właśnie z takim doświadczeniem osobistego spotkania Pana, który jest, który jest obecnością, który mówi do każdego z nas: jestem. A przez Ewangelię, przez Pana Jezusa Bóg dopowiada: jestem miłością. Miłością szaloną, miłością gotową do ciągłej ofiary. Miłością, która jest gotowa ciągle dawać siebie całą. W Eucharystii Bóg daje siebie całego. To jest piękne doświadczenie, na które chcemy, żeby się otworzyli młodzi ludzie. Obecności Pana, działania Jego łaski, mocy Ducha Świętego, który prowadzi do głębi relacji z Bogiem. Dlatego widzimy też Światowe Dni Młodzieży jako taką piękną okazję, aby obudzić właśnie takie życie wiary, właśnie szczególnie we wspólnotach młodzieżowych. Jakie te wspólnoty mogą powstać choćby wokół właśnie tego programu Czas ze Słowem w naszych parafiach. Aby byli młodzi ludzie, którzy właśnie przez swoje liderowanie będą pociągali innych młodych ludzi do konkretnego dzieła związanego właśnie ze Światowymi Dniami Młodzieży, ale przede wszystkim związanego z Ewangelią, z
ogień, który daje siebie. Powiem wam, że czeka nas jeszcze jedno takie piękne doświadczenie już niedługo w naszej diecezji, już w naszym kraju, i w tej chwili jest obecny Krzyż Światowy Dni Młodzieży. Znaczy on akurat w tej chwili nie jest w naszym kraju, bo został niejako wypożyczony właśnie do krajów wschodnich. On w tej chwili peregrynuje przez Estonię, Łotwę, Litwę, Białoruś, Ukrainę i Słowację, aż do Czech. Po to, aby też się w jakiś sposób być takim zaproszeniem dla młodych ze wschodu do Krakowa. Ale 14 grudnia właśnie nasza decyzja polska odbiera Krzyż Światowych Dni Młodzieży od młodych Czechów. Powiem wam tak trochę na ucho, że tak planujemy, aby będzie wykonało wszystko na biskupiej Kopie. To będzie 14 grudnia, a więc to Czesi będą wnosili krzyż na górę, my będziemy znosić. To będą znosić się trudniej niż wnosi, ale chcemy tak to zrobić. I potem już przez 3 tygodnie krzyż będzie obecny w naszej decyzji. Na pewno chcemy zrobić takie duże rekolekcje dla wszystkich szkół średnich w Opolu, w salach konferencyjnych, adwentowe rekolekcje. Chcemy też zaprosić młodych ludzi na 2, może nawet 3 dni do Opola na też takie rekolekcje diecezjalne przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży, łącznie z przeżyciem Sylwestra. Coś w rodzaju właśnie tego, co robi wspólnota w Serze. No i zaprosiliśmy też parafię, aby opracowały program peregrynacji krzyża na przykład w swoich parafiach czy w swoich dekanatach. Zbieramy jeszcze te programy i powiedzmy, najpierw opracowane programy będą też taką jakby szansą albo jakby taką wygraną, że dekanaty czy parafie będą mogły też Krzyż Światowych Dni Młodzieży przyjąć u siebie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkim dekanatom czy parafiom zapewnić obecności krzyża, ale te parafie, które opracują program czuwania przy krzyżu, no na pewno będą miały szansę, aby krzyż otrzymać. Zachęcam Was do tego, aby się tym interesować, bo na stronie potafek.pl i też drugiej stronie SDM, Światowe Dni Młodzieży, opole.pl są podawane też bieżące informacje dotyczące tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o Światowe Dni Młodzieży. Powiem Wam, że też tym, co można robić już teraz, to co bardzo chciałbym Was prosić, to modlitwa w intencji Światowych Dni Młodzieży. Modlitwa ma ogromną moc. Modlitwa jest przede wszystkim też świadomością naszych ludzkich ograniczeń, pewnych granic czy barier, z którymi się spotykamy, ale które bardzo mocno przekracza też Boża łaska i Boże działanie i Boża miłość. I dlatego bardzo Was prosimy o modlitwę. Przede wszystkim o modlitwę w intencji młodzieży. W intencji młodych ludzi, aby ich życie, ich serca i umysłu było otwarte dla Pana Jezusa, dla Ewangelii, dla Ducha Świętego, Ducha Miłości i Prawdy. W naszym Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Opolu, przy Paraki Piotra Pawła, to bardzo mocno doświadczamy modlitwę. Codziennie staramy się rozmawiać w naszym gronie zaangażowanych w to centrum litanie do Ducha Świętego i naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy. Bardzo mocno dynamicznie rozwija się na przykład wspólnota, grupa wsparcia dla młodzieży niepełnosprawnej. Wyobraźcie sobie, że tą sobotę, zaraz po pielgrzymce, właśnie z młodzieżą niepełnosprawną 18 osób jedziemy do TZ na tydzień. To też są owoce modlitwy. Owoce Pana Boga, który przyprowadza takich ludzi, młodych ludzi, którzy chętnie jako wolontariusze chcą działać. Tak proszę Was bardzo też o modlitwę. I chciałbym na koniec razem z Wami pomodlić się oficjalną modlitwą ogłoszoną już w intencji Światowych Dni Młodzieży. Tę modlitwę też można znaleźć w internecie. Pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i dolałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszyciela. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych, ze wszystkich narodów, ludów i języków. Sprowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata. I daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze Niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącą, nadzieję zrezygnowaną, miłość oziębłą, przebaczenie winy i radość smutnej. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapowiedź, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech to i na Was zdarza spokojem i radością pozostanie z Wami na zawsze. Amen. Bardzo dziękuję za uwagę.